Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony. Co się dzieje, kiedy ktoś zapomni nagrać filmiku w ciągu dnia, bo był po prostu zalatany i miał masę rzeczy, a bardzo mu zależy na tym, żeby Wam dzisiaj jeszcze zaprezentować listę bestsellerów i najczęściej wyszukiwanych gier. No musi wjechać na parking w Galerii Bałtyckiej, a ponieważ ten parking, który jest oświetlony, jest zamknięty, jest tylko ten na zewnątrz otwarty, to muszę się wspomóc z tym oświetleniem, więc całość, podejrzewam, wygląda fatalnie. Ale na Geek Factor nie liczy się jakość obrazu, tylko jakość tego, co ja mówię i tego zapomniałem w ogóle zdjąć, i tego, co ja mówię, i tego, że Wy jesteście ze mną. I teraz tak, słuchajcie, 10 najchętniej wyszukiwanych gier, najczęściej wyszukiwanych gier na planszeo.pl i potem mamy bestsellery w Ale Planszówkach. Od razu mówię, to będzie w miarę szybki odcinek, będę leciał szybko przez te tytuły, ponieważ moja żona z dwójką dzieci robi zakupy w tej chwili, znaczy tam coś odbiera w galerii i zaraz niedługo wrócą. Więc słuchajcie, planszeo.pl na miejscu 10. najczęściej wyszukiwanym tytułem o jakim miesiącu mówimy? O wrześniu. We wrześniu mamy Ucztę dla Odyna. Powrót, tym razem pod szyldem Rebela. Bardzo duży, bardzo ambitny tytuł, bardzo lubiany. To było jedno z głównych pytań, jak Lacerta ogłaszała to swoje takie poniekąd zakończenie działalności. Co z Ucztą dla Odyna? Co z Ucztą dla Odyna? Macie. Na miejscu 9. nowa pozycja od Shema Phillipsa, wydana w Polsce przez Portal, czyli Wędrowcy z nadpołudniowego Tygrysu. Odpakowałem, troszkę się tam pouczyłem. Wygląda to ładnie, ale jeszcze się nie nagrałem w to na tyle. Fajnie, nie nagrałem się w to na tyle, że móc jakoś tam konkretnie się więcej wypowiedzieć. Na miejscu 8. Wiedźmin Stary Świat. Ja już nie będę komentował, co miesiąc mówię to samo, to jest bardzo popularny tytuł i prawie coś zaspoilowałem, nieważne, jest dobrze, jest dobrze. Na miejscu 7. Brzdęk Katakumby, ta sama sytuacja co powyżej, o tym po prostu się teraz będzie dużo mówiło. To jest kolejny brzdęk, bardzo fajny zresztą brzdęk, więc polecam. Na miejscu 6. Beyond the Sun, nowa gra od Rebela, wydana oryginalnie przez Rio Grande Games, jedna z ulubionych gier Pandy. Na kanale możecie zobaczyć moją i Pandy rozgrywkę podczas jednej z domówek właśnie w Beyond the Sun. Bardzo fajny tytuł, naprawdę, jak ktoś lubi drzewka technologiczne, to jest po prostu mus. Na miejscu 5. niezbadana planeta, Tetris w kosmosie. Tetris, który mi się spodobał. Też jest materiał u mnie na kanale. Generalnie bardzo przyjemny, tak bardzo lubię takie gry, które mają takie bardzo proste, fajne zasady podstawowe, a potem coraz dalej, coraz głębiej to się robi coraz ciekawiej, bo można wprowadzać kolejne rzeczy. Spora regrywalność, ładnie wykonany, bardzo, bardzo niezbadaną planetę. Polecam, słuchajcie, jest teraz na BGA, więc jeżeli chcecie sobie wypróbować, śmiało możecie. Na miejscu 5. zamki Burgundy, wersja na wypasie. Czyli no Special Edition wydana na GameFoundzie przez Awaken Realms. Marcin, wiem i obiecuję, kiedyś się do siebie odezwę i obiecuję Ci, że jeżeli nie zagram z nikim w wersję specjalną, edycję specjalną zamków Burgundii, dopóki nie zagram z Tobą. Na miejscu 3. Wojna o Pierścień, druga edycja. Och, powiem Wam, słuchajcie, jest szansa. Jest szansa, że w to zagram. Nie będę mówił więcej, bo nie chcę zapeszyć, ale jest szansa, że w to zagram i to jeszcze przed nagraniem 30 kg. Na miejscu 2. Turing Machine, moja osobiście aktualnie obecnie ulubiona gra dedukcyjna. Świetnie się przy niej bawię, sprawia, że czuję się mądry. A niestety nie ma za dużo rzeczy na tym świecie, które to robią, więc dobrze, więc mi jest z tym dobrze i ja to będę w to często, podejrzewam, grał albo solo, albo na BGA również, bo jest dostępna, zobaczę. No i na miejscu 1. jaka gra była najchętniej wyszukiwana we wrześniu na planszeo? Miodny Bzyk, spółka ZOO. Czemu? Nie wiem, bo się w końcu pojawił, może ludzie się tak ucieszyli, że nie, naprawdę, on naprawdę jednak jest, mamy go, mamy ten miodny bzyk. Macie miodny bzyk, jest na 1. miejscu. No i teraz lecimy, słuchajcie, do Ale Planszówek, nasz ulubiony sklep, jest z nami od zawsze. I teraz nam tak, przeważnie dają nam 3, oj się zbliżają chyba, przeważnie są 3 dodatki i 5 gier podstawowych. Teraz robimy 3 dodatki i 8 gier podstawowych, bo było kilka promocji, a my promocje zawsze staramy się wyszczególnić, bo no wiecie, jak gra jest na wyprzedaży, to nieco łatwiej, żeby wskoczyła na listę bestsellerów. Przypominam, że bestsellery, patrzymy, ta lista jest skonstruowana pod kątem sprzedanych egzemplarzy, nie pod kątem nie pod kątem przychodów w złotówkach, tak? No więc słuchajcie, z dodatków na miejscu 3. pakiet dowódcy, to są dodatkowe talie do gry Star Realms, To jest też taki hicior, że przeważnie jak Star Realms, Hero Realms albo coś z nimi związanego wychodzi, to to się potem pojawia na bestsellerach. Na miejscu drugim Mindbug, nowi słudzy. Mindbug mi się spodobał, taki ciekawy dosyć eksperyment, ale na przykład dla mnie nie na tyle, żeby się w to bawić dalej, żeby iść dodatek, nie. Ale wiem, że są ludzie, którzy tę grę bardzo polubili. Na miejscu pierwszym papierowe może przypływ. To jest ewenement z tą grą, coś tam się ciekawego wydarzyło, że ta gra po prostu zrobiła taką furorę, a ja w nią jeszcze nie grałem. Trzeba to nadrobić. I teraz przechodzimy do gier podstawowych w Ale Planszówkach. Na miejscu ósmym brzdęk Katakumby, bo to co mówiłem przy wyszukiwaniach, to jest brzdęk, się pojawił, ludzie to sprzedają, ludzie uwielbiają brzdęk. Na miejscu siódmym też omawiałem, to jest fajne, dla mnie to jest fajne, że te tytuły się przenikają, że się tytuły pojawiają zarówno na jednej, jak i na drugiej liście, bo to uważam, one się w ten sposób te listy nawzajem walidują, tak? No bo ja właśnie ze względu na to, jak popularnym sklepem jest sklep Ale Planszówki, ja właśnie z nimi bardzo chciałem tę serię kręcić, ponieważ uważałem, że jeżeli w tak popularnym sklepie się coś w jakimś tam stopniu dobrze sprzedaje, to jest to jakiś wyznacznik tego, jak to w ogóle się przyjęło na rynku. I teraz Planszeo, który jest przecież zupełnie niezależny od Ale Planszówek serwisem, no to jak się u nich coś, jak często jest u nich coś wyszukiwane, to też wskazuje na to, jakie jest zainteresowanie danym tytułem. Więc fakt, że te listy się w miarę, pokrywają, to jest dobry znak. To znaczy, że one się nawzajem w ten sposób walidują, uważam. Na miejscu siódmym jest Miodny bzyk od wydawnictwa Lucrum Games. Na miejscu szóstym ponownie coś, co się było, czyli niezbadana planeta, Tetris w kosmosie. Jeżeli nie mieliście okazji spróbować, to polecam Wam spróbować. Na miejscu piątym ponownie coś, co już było na tej liście, czyli Wędrowcy z nadpołudniowego Tygrysu. To mnie w ogóle nie dziwi, że ja obstawiam, że wiecie, Tygry Shema Phillipsa, Garphill Games, wydane przez Portal w Polsce, zawsze jak się pojawią, to przynajmniej będą miały dobre wejście. Zawsze uważam, że ten pierwszy druk jest raczej spora szansa, że się pewnie sprzeda w pełni. Jak z tymi kolejnymi dodrukami, no to już nie wiadomo, jak z dodrukami to nie wiadomo, ale myślę, że te gry są na tyle lubiane, na tyle sobie markę Shem Phillips i Garfield Games wyrobili, że raczej o pierwszy druk się tych tytułów bym nie obawiał. No i na miejscu czwartym, no i tutaj mamy pierwszą promkę, Descent Legendy Mroku. Bardzo dobry dungeon crawler, bardzo mi się podobał. Nie jest to może to, za co tygryski lubią Fantasy Flight Games najbardziej, ale jest to coś dobrego. No, biorąc pod uwagę, jak smętnie i nudno wyglądają obecne zapowiedzi Fantasy Flight Games, to Descent Legendy Mroku był, uważam, naprawdę dobrym tytułem. Na miejscu trzecim Turing Machine ponownie, tytuł, który gdzieś tam się już przewinął dzisiaj, więc tak, z tego co słyszałem, to właśnie nawet ostatnio takie rozmowy prowadziłem, nie mogę powiedzieć z kim, ale właśnie o sytuacji ogólnie na rynku planszówek, nie, w Polsce, i tam właśnie ktoś tam w tej rozmowie padało, nie, byłem świadkiem dwóch takich samych rozmów i w obu rozmowach padło hasło, no Turing Machine Lucky Duckom się ładnie wyprzedał, bo coś tam, no bo tak, bo się ładnie wyprzedał, bo bardzo ładną sprzedaż zaliczył. Wręcz jakbyśmy wyjęli promocję, to na pierwszym miejscu właśnie byłby Turing Machine, bo miejsce drugie, miejsce pierwsze to są właśnie promocje. Na miejscu drugim macie coś, co się nazywa, tutaj aż zwolnię się prawie zaczynam, żeby to dobrze przeczytać, Harry Potter Magical Capsule sezon pierwszy. Nie mam bladego pojęcia w ogóle, co to jest. Co to jest, a Ty, gościu, jedziesz pod prąd. Co to jest Magical Capsule? Jakby ktoś mi w komentarzach, bo ja próbowałem, ja wszedłem na sklep i sobie tam na spokojnie zobaczyłem, co to w ogóle jest, i nic z tego opisu dla mnie, nic z tego opisu nie byłem w stanie wywnioskować, więc błagam, oświećcie mnie. Na miejscu pierwszym, na wyprzedaży, na promocji, Pandemic Legacy sezon pierwszy, edycja niebieska. Nie wiem, czy tylko na edycję niebieską była promka, czy o co chodzi, ale jak mi Marcin z Ale Planszówek przesłał listę, to było wyraźnie napisane edycja niebieska. Słuchajcie, w rekordowym czasie, bo w 10 minut nagrałem całą listę. No nic, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tradycyjnie. Dziękuję Ale Planszówkom, dziękuję Planszeom za przekazanie mi tych informacji. Tradycyjne pytanie do Was. Co Was zaskoczyło, że było? Co Was zaskoczyło, że nie było? Dajcie mi znać w komentarzach. Przypominam, że trwa głosowanie na tegoroczne 30 kg. 30kg.geekfactorpodcast.pl Pamiętajcie, proszę bardzo, jeżeli podoba Wam się to, co robię, zostawić suba, możecie kliknąć dzwonek, żeby być na bieżąco z tym, co ja robię. Możecie mnie wesprzeć na kilka sposobów, może to być Patronite, może to być wsparcie na YouTube, może to być postawienie kawy, informacje wszystkie w opisie. Bardzo Wam dziękuję i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!